Dla mnie na pewno spory sukces. Są to moje pierwsze Mistrzostwa Świata i od razu finał, także bardzo się z tego cieszę. Na stadionie w miarę spokojnie, do pewnej wysokości. Później już się troszeczkę zaczęła nerwówka, ale dobrze było. Dla mnie również to jest ogromny sukces. Udało się awansować do finału. Jesteśmy w tej czołowej dwunastce, dlatego bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o konkurs, to też wiedziałam, że jestem przygotowana i wiedziałam, że uda się wejść do finału, ale mimo wszystko jakieś tam skoki nie do końca udane były, więc liczę na to, że się poprawię w finale. My to się znamy bardzo długo, bo od młodziczki praktycznie razem na skoczni i na obozach może rzadziej razem, ale no nie chcę tutaj liczyć, ile to już lat, ale sporo. Odkąd trenujemy, to się znamy. Myślę, że nie ma między nami jakichś takich zgrzytów rywalizacji. Obydwie sobie pomagamy, także... Jedno drugie kibicuje i się... Przyjemnie jest. Tak. Ja nie wiem, jaka jest na skoczni. Znaczy, ja jestem też na skoczni może bardziej wyobcowana, dlatego już w trakcie konkursu ciężko mi... Tak, ja się wyłączam, także mi ciężko jest obserwować cokolwiek. Na skoczni jest dla mnie rywalką, ale na co dzień jest moją koleżanką. Razem mieszkamy teraz, razem mieszkałyśmy na uniwersjadzie, bardzo się lubimy, dlatego... No. No tak, na pewno, żebyśmy się zbliżyły do rekordów życiowych, byłoby super. Dzisiaj te eliminacje były ciężkie, dlatego że było rano i mało ludzi na trybunach i ciężko było się trochę zebrać, jeżeli chodzi o mnie, ale mam nadzieję, że już będzie taka przyzwoita godzina i większe emocje, większa mobilizacja i myślę, że wypadniemy dobrze. Tak, potwierdzam to, co Kamila powiedziała. Na pewno damy z siebie wszystko, będziemy walczyć do końca, wspierać się wzajemnie i... Myślę, że to będzie dobry konkurs. I dla nas, mam nadzieję, i dla kibiców. Dokładnie tak.